Cześć. Cześć! Zadanie na dzisiaj to daj jałmużnę. No to rozwinęłaś ten wstęp naprawdę. Dobra, mów teraz ty. Danie jałmużny pewnie najczęściej kojarzy nam się z podarowaniem komuś pieniędzy. Wiadomo, dajemy komuś pieniądze na jedzenie, na zrealizowanie jakiegoś projektu, na jego osobiste sprawy. Ale jałmużna to tak de facto otworzenie się na potrzeby innych ludzi, na w ogóle zauważenie tego, że inni ludzie, nasi bliźni potrzebują jakiegoś wsparcia. To może być bardzo różne wsparcie, tak jak wspominałem. Misjonarze potrzebują pieniądze chociażby na budowę studni, na rozwój szkół, na szpitale, opiekę zdrowotną jakąkolwiek w krajach misyjnych, ale tak de facto te pieniądze, które trafiają na misję, to są pieniądze, które trafiają do tych, wśród których misjonarze pracują. A oni, ci misjonarze, najbardziej chyba potrzebują naszej modlitwy. Dlatego właśnie powstała akcja Misjonarz na Post, polegająca właśnie na wsparciu duchowym polskich misjonarzy. Akcja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl, tam wypełnić krótki formularz i wylosować swojego misjonarza. Wylosujemy albo misjonarkę, albo misjonarza, nie wiemy kto to będzie, ale wylosujemy go z imienia i nazwiska. I wiemy, że to jest człowiek, który pracuje w tej chwili na drugim krańcu świata, w jakimś kraju odległym i możemy się za niego modlić. Oczywiście ta jałmużna duchowa to nie musi być tylko modlitwa, to może być także jakiś post w intencji tego misjonarza, nawet może być to westchnięcie, czy w ogóle jakakolwiek inna forma modlitwy. Trudno nam tutaj sugerować, każdy ma jakiś swój sposób modlitwy i tego, co lubi najbardziej, ale ważne jest to, żeby wspierać ich duchowo. I do tego zachęcamy w ramach dzisiejszego zadania, czyli dawania jałmużny, właśnie nie tylko tej materialnej, ale także tej duchowej. Rozejrzyjmy się, kto potrzebuje naszej pomocy, a także otwórzmy się właśnie na misjonarzy, polskich misjonarzy, 1903 misjonarzy, którzy pracują na całym świecie. Bardzo potrzebują naszej modlitwy, więc postarajmy się im ją zapewnić.